Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. A ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i oczywiście do zaznaczenia dzwoneczka, co by żaden nowy film wam nie umknął. Przypominamy, że jesteśmy w tej chwili tutaj w tej sali, gdzie no cała nasza ekipa, czyli w zasadzie wszyscy goście zostali otruci. Mamy tutaj coś, podnosimy notatkę. Aha, czyli to jest szkic, rozumiem, tylko tyle. No tak. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś możemy znaleźć po tym, przechadzając się po tym miejscu. Ale chyba nie. Chyba nie. No niestety. Tutaj są drzwi, ale przypuszczalnie zamknięte, tak jak myślałem. No dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. O! A co to? Jakaś notatka. Zobaczmy, co to jest. Bóg mi wybaczy. Oni wszyscy byli moimi rodakami, a ja ich zdradziłem. Zrobiłem wszystko, czego żądał ten zdradziecki szaleniec. Teraz nasza niegdyś wspaniała kolonia leży w gruzach, a on osuwa się w coraz głębsze odmęty szaleństwa, rzucając podejrzliwe spojrzenia w moim kierunku. Z pewnością jestem następnym celem na jego liście. On był kapitanem, ale ja byłem kwatermistrzem. To dzięki moim wysiłkom powstała Libertalia, i dzięki nim jej spuścizna przetrwa. Ostatnie słowo nie będzie należeć do Averiego. Jutro zbiorę swoich ludzi i rozstrzygnę to raz na zawsze. Okej. No cóż, tutaj więcej chyba nic nie zrobimy. No dobra. Cóż, zatem chodźmy dalej. Powoli. Jestem za tobą. Ostrożnie. No ładnie. Nic mi nie jest. Trzymam się. Ta. O Boże. Nate! No chyba się nie trzyma. Musimy tutaj troszeczkę prze... Dobra. I tu w górę. Pnij się w górę. Tak zrobimy. Hej. Cześć. No, żona szybsza od nas. No ale i nam się udało. No dobrze, gdzie my jesteśmy teraz? Zobaczmy. Nate, auto z Shoreline wciąż tam stoi. No widzę. Tak, widzę. Miej oczy szeroko otwarte. Dokładnie mówię to samo, co nasz główny bohater. O, tutaj wysoko, tutaj nie będziemy chyba jednak skakać. Ale możemy sobie, o proszę, tędy przejść. Wygląda uroczo. Rozpoczynamy obchód po domu Averiego. Dokładnie. Beczki. Ciekawe, czy tam było piwo, czy wino. A może ani jedno, ani drugie? Napiszcie w komentarzach, co bardziej lubicie, czy piwo, czy wino, bo ciekawy jestem. Jeśli oczywiście spożywacie alkohol. O, coś trzeszczy. Słowo dnia? Ostentacja. Dlaczego nie zabił Tiu? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. No. Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie w liceum. Nosiłaś sombrero? W każdym razie... Mój szef był psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho.
Nie przeginaj, dobra? Fortepian? Zawsze żałuję, słuchajcie, że autorzy gry nie pozwalają, no, że tak powiem, troszeczkę tutaj nam pograć na takich instrumentach, które no, często i gęsto spotykamy w grze. Czasami oczywiście są wyjątki, że uda się coś tam zagrać, jakąś melodię, ale najczęściej niestety jest to niemożliwe. No, ale co zrobić? Gdyby tutaj się w jakiś sposób ta klawiatura komputera przerodziła w klawiaturę no, fortepianu, to myślę, że można by było tutaj troszeczkę więcej popuścić wodze fantazji. No i cóż, tyle chyba tutaj jesteśmy w stanie zrobić. Nie wiem, czy tędy schodzić, czy tam dalej, ale chyba to na jedno wyjdzie przypuszczalnie. O, myśmy spadli tu niżej. Nie, no nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Myślałem, że gdzie indziej tutaj zejdziemy. Dobra, wchodzimy wyżej. Ale co, tędy nie przejdziemy. No więc gdzie mamy iść dalej? O, tutaj chyba. Pojechaliśmy po błocie trochę. O, tu coś jest, zobaczmy. Patrz. Zabarykadowali wejście. Aha. I zostawili za sobą mnóstwo śladów. Sprawdźmy, dokąd poszli. Kolejne ślady. No dobra, nie będzie to. Więcej pestek. To zamknięte, oczywiście. Elena, zobacz. Ślady prowadzą do środka. O. Ale za czym wejdziemy, to jeszcze tutaj troszeczkę się rozejrzę. Bo tu może być coś jeszcze ciekawego, a nie chciałbym czegoś ominąć. Już muzyka grozy się pojawia. Tu jest jeszcze przejście wyżej, widzę. Chodźmy zobaczyć. Te skrzynie mnie trochę intrygują, co tutaj w tych skrzyniach się znajduje. O, proszę. I to jest to. Teraz możemy iść na wojnę, tak? Tutaj dalej chyba nie przejdziemy. Te drzwi oczywiście też są zamknięte. No ale... Próbujemy? Próbujemy. No dobra. To schodzimy w takim razie z powrotem tutaj. Pięknie tutaj jest, kurczę. No dobra, wchodzimy zatem. Ta. Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie mów, że... Co się znaleźli?
Pomóż mi to otworzyć. Dobra. Cholera! Szalaj! Kurde. Gdzie oni tu strzelają? Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Ale wcześniej jeszcze oczywiście pozbieramy co nieco broni. Bo tego nigdy za wiele, słuchajcie. Dobra. Okej, spróbujmy. Gotowa? Od razu w objęcia. Dzień dobry. Dzień dobry. A to co? To jest jakiś list. Podpisano Avery. Serio? To czytaj. Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Aha. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, już nie. Proszę. Dzięki. No... Okej, okay. Schowajmy. Poszukajmy tego przejścia. Kolejna piękna komnata. Nie widzę więcej śladów. Okej, okay, a więc dokąd poszli? Rozejrzyjmy się. O, tu coś. Zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Avery'ego. Gdzie jest przełącznik? O, tu coś jest. Może to jest przełącznik. To zegar chyba. Nie. Tu coś jest? Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. O proszę.
Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i... wcisnęłam. Dobra robota. No cóż, to lecimy chyba, tak? Jeszcze może tutaj sobie przejdźmy przez chwilę, zobaczmy, czy gdzieś jakieś ukryte rzeczy przypadkiem na nas... Nie, nie czekają, ale chyba nie. Tu mamy schody jeszcze jakieś na górę. Ja bym tymi schodami jeszcze tutaj się skusił, no. Żeby przejść, zobaczyć. Może akurat coś fajnego nas tutaj czeka. O! Dobrze. Zbadajmy. Mogolska zastawa stołowa, słuchajcie. Mogolska zastawa stołowa. Czyli po prostu talerz. No, chyba nikt takiego talerza nie ma w domu. Przypuszczalnie. Czy jeszcze, czy coś tutaj się kryje, ale chyba już nie. Nie, więcej tu nic nie ma. Dobra. Wracamy w takim razie. I lecimy kolejnymi schodami, ale tym razem w dół. Chodźmy. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek? Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że to już nie ma znaczenia. No i jesteśmy. Ostrożnie, Nate. No, ciężko idzie, ale idzie. Uważaj na głowę. Tak. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. No, jesteśmy. Jesteśmy w pułapce. To miejsce nie wygląda solidnie. Upadek Avery'ego. Zawalone. No. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Ha. Cholera. Tu też wszystko zawalone. No cóż, mamy jedną drogę. Co to za hałas? A pewnie ludzie na Din. Mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Wziąłeś zapasowe baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Hej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki. Ale... Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. O kurczę. Ale to wygląda... Czyli patrzcie, idziemy tędy, którędy są ślady. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? I relaksu. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Hej, chodź. Spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. No to próbujmy.
O kurde. Znajdziemy inne przejście. O nie, nie rób mi tego. Cholera. No dalej. No. Cholera. No i co teraz? Masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj. No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Z nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz. No fajnie. Tutaj. Moja głowa. No ja tu nic nie widzę. Tutaj. O. Dobra. Daj mi jedną. Dzięki. Dzięki. Dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Ale motyw. Ale tu romantycznie, co? Bardzo. Dziwne pojęcie o romantyzmie. Tu się nie mylisz. Aha, czyli to jest miejsce, z którego żeśmy przyszli. To tutaj oczywiście nie wchodzimy. Tu jest zawalone. No, gdzie my tu mamy iść? No i co? O, tutaj, patrzcie. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Dawaj. Chodź. Okej, no dawaj. Okej, chodź na górę. Idę. Okej, dzięki. O, a jak tutaj nisko. Uważaj na głowę. Tak. O, jakieś światło gdzieś tam widać. Wow. Co to ma być? O kurczę. To dość upiorne. Tutaj coś mamy. Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się tu. Mnie też. Chodźmy stąd. Ślepy zaułek. O, zobacz. Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienice. Ha. Ale motyw, patrzcie. Zaraz, czy to mumia?
Chyba tak. Co to było? Pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra, więc patrz pod moje nogi. Kurczę. O, kurde! Jasna cholera! Wszystko okej? Okay? Tak, jak na razie, tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Czyli co, czy po prostu w momencie, kiedy oni się podpalą, wiać, tak? No bo co innego nam zostaje? Żono, nie zagradzaj tutaj drogi ewakuacyjnej. A niech to... Albo do przodu. Czyli nie zatrzymywać się tam. Nic dziwnego, że tyle tutaj zawalonych przejść. No i gdzie dalej? Tędy? Oj, oj, oj! Trochę tu ślisko. Mało powiedziane trochę. Jezu. Avery ozdobił i tę komnatę. Kolejne ozdoby z kości. Ale motyw, słuchajcie. No tędy. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. No niestety wybuchły. Nie to peszę. Dobra. Na kolejnym umie. Nie wybuchajcie, dobra? Chyba coś sprawdziło. Nie to szlak! To na pewno nie jest zrobione. Nate, wszystko w porządku? Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Niech ten kurz opadnie może odrobinę. Nie bardzo wiem, słuchajcie, co w momencie, kiedy one się odpalą, co ja mam robić? Czy uciekać, czy no, no nie wiadomo co za bardzo. Więc pójdźmy tędy. Wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Teraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Zaraz spróbujemy jeszcze tutaj wrócić, bo tam było coś, czego żeśmy jeszcze nie zinwigilowali. Ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Znajdziemy. Tu czyjeś... O, tu mamy skole... O nie, 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 nie! Chcecie nas do wszystkich pogrzebać? Dobra. To mówi, że to nie wszyscy.
O kurczę. Dobra. Czekamy. Wyjdzie ktoś czy nie? Mumie Avery'ego. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Tędy? Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej. Oj, ciężko, ciężko, powiem wam. No. Jezu, to jeden z ludzi Avery'ego. Tylko umarli milczą. Chyba tu doszło do jakiejś bitwy. Tak, między ludźmi Tiu i Avery'ego. Jakieś drzwi mamy. Zobaczmy. Przepraszam. Halo? Klucz? Jakiś klucz. Co to za kartka? O, Zobaczmy. Poruczniku Bartonie. Avery właśnie przygotowuje się do ucieczki. Jeśli pozwolimy mu stąd odpłynąć, to zniknie na dobre razem z naszym skarbem. Ten klucz otworzy bramy znajdujące się w głębi jego tunelów, ale niech pan się ma na baczności, poruczniku. On z pewnością spodziewa się tego, że ruszymy za nim w pościg. Gdy pan i pańscy ludzie będziecie przeszukiwać tunele, ja zbiorę niewielki udział i udam się w dolinę, żeby odciąć mu drogę ucieczki. Jeśli Bóg się do nas uśmiechnie, jutro przed zmierzchem znowu będziemy piratami żeglującymi ku nieznanym portom z ładowniami wypchanymi złotem, wiatrem w żaglach i pełnią wolności. Z Bogiem, kapitan Thomas Tew. Okej. Okay.
J, dobra. Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. No, próbujmy. O, rany. Jestem cały! Oj. To trzeba biegusiem leczyć. Zamierzasz wybuchnąć? Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. O nie! Okej. Coś jeszcze? Ładnie się ruszasz. Dzięki. O, tutaj mamy jakiś skarb. Zobaczmy, co tym razem. Ozdobna mogolska pałka. No proszę. Nie wiem, do czego ona mogła służyć, no ale... Ale ładna. Oj. Dobra. Czy tu coś jeszcze więcej jest? Nie ma tutaj już nic więcej. No to idziemy dalej. O, tu coś. A, te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie 3/10. Raczej 4. Aż tyle? Mhm. O, uszy mi się zatkały. Tak, schodzimy coraz niżej. Ale to już śladów nie ma. Okej, kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów. Jak to przejść? Na tym liście nie było jakichś symboli? Racja. No to spójrzmy. Chodzi o to. Same symbole są na filarach. Tiu pokazał swoim, jak ominąć pułapki. A no właśnie. Śmierć tym, którzy zboczą ze ścieżki. Czyli jak mamy, słuchajcie, iść prosto? Hmm.
Okej, niezły początek. Idź za mną, dobra? Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Teraz gdzie jest co? Zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam doświadczenia z bombami w mumiach. Przy statku są dwa górne spalone, czyli tędy nie przejdziemy. Ale tu możemy przejść, dobra. Zobaczmy tutaj. Bo statek teraz z tej strony. No dobra, możemy pójść tutaj. Na razie jest dobrze. Odpukać w niemalowane. Lepiej nie ryzykować. Ta, racja. Tu nie możemy prosto. Zobaczmy jak tutaj. Tu jedno do przodu możemy. Tu możemy. No i chyba tutaj też moglibyśmy. Nie, nie możemy tutaj do przodu. A niech to. O, udało się. Udało się. Avery może mi skoczyć. Dobra. Lecimy tędy. To nasza droga. O Boże, czy to pozostali ludzie Thomasa Tu? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta. Lepiej patrzmy pod nogi. Dziurka? Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. Ale jestem dobrej myśli. Tak? Zrób to. Okej. No i co? Widzisz? No, przynajmniej nas nie wysadziło. Szlak. Nie masz przypadkiem noża? Nie. Ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać. O kurczę. Jak to rozbujać? Co jest? Jest. Udało się. Wiejemy. Szybko, szybko! O Boże! No nie. Szybko, szybko! O Boże! Odwracaj się, biegnij!
Dziękuję, kapitanie. Jak za dawnych lat, co? Uff. Elena? O! Hej! Hej! Elena, zbudź się! Elena! Mój bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie! To nie jest śmieszne! Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Elena, naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał! Daj posłucham. Dla mnie bije jak dzwon. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boże, cały jesteś w błocie. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź. Ten strzał oznacza, że żyje. Jeszcze. Ale w tym momencie, słuchajcie, kończymy nasz odcinek. Zapraszam was do kolejnych rozgrywek, a tymczasem pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, łapkowania, dzwoneczkowania itd., itd. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!